piąta generacja Opla Corsy zadebiutowała na polskim rynku na początku 2015 roku. To jest oczywiście wersja van, która ma pod maską silnik benzynowy 1.4 o mocy 90 koni. Chociaż Corsa E przedstawiana jest jako całkowicie nowy model, to płytę podłogową otrzymała w spadku po poprzedniej generacji. Także stylistycznie mały van Opla nawiązuje do swojego bezpośredniego przodka. Auto wygląda jednak atrakcyjnie, a małe gabaryty i niezłą zwrotność docenią wszyscy jeżdżący dużo po mieście. W standardzie Corsa otrzymała światła do jazdy dziennej, ale za ich LED-ową odmianę trzeba dopłacić 650 zł. Prezentowany egzemplarz posiadał z tyłu szyby, ale na życzenie i co ważne, bez żadnej dopłaty dostaniemy w ich miejsce metalowe panele. Testowy pojazd pomalowany był czerwonym brylantowym lakierem, który wymaga wydania kolejnych 700 zł. Deska rozdzielcza nie różni się niczym od tej z wersji osobowej. Jakość materiałów i ich spasowanie stoi na dobrym poziomie. Pod względem ilości miejsca też jest przyzwoicie. Jeżeli kierowca Opla nie jest byłym koszykarzem, to na pewno znajdzie dla siebie odpowiednią pozycję za kółkiem. Tym bardziej, że kolumna kierownicy w każdej Corsie E jest regulowana w pionie i poziomie. Niestety możliwość ustawienia wysokości fotela kosztuje dodatkowe 300, a poza 5 pasów ciężko dostać się do pokrętła regulującego kąt oparcia. Zestaw zegarów jest czytelny, plus należy się też za wskaźnik temperatury płynu chłodzącego, którego brakowało w poprzedniej generacji. Elektrycznie sterowane szyby i lusterka montowane są fabrycznie, jednak za luksus, jakim jest podgrzewanie lusterek, będziemy musieli dorzucić kolejne 350 zł. Na liście opcji znalazł się też praktyczny i prosty w obsłudze zestaw audio z systemem Bluetooth. Dzięki niemu możemy łatwo połączyć się z naszym smartfonem, jednak samo usytuowanie wyświetlacza oraz przycisków wymaga oderwania wzroku od drogi. Jak już wspomniałem, pod maską testowego auta pracował silnik 1.4 o mocy 90 koni mechanicznych. Jest to najmocniejsza jednostka benzynowa przeznaczona dla Corsy van, gdyż niemiecki producent nie zdecydował się na wprowadzenie trzycylindrowych i turbodoładowanych silników dostępnych w wersji osobowej. Za przednimi fotelami znajduje się solidna przegroda oddzielająca kabinę pasażerską od przestrzeni bagażowej. Co ciekawe, nawet na większych wybojach kratka nie hałasowała, co wcale nie jest takie oczywiste przy tego typu rozwiązaniach. Bagażnik Corsy mieści 920 litrów i może przewieźć ładunek o długości niemal 126 cm, a do zabezpieczenia przewożonego towaru służą 4 mocne zaczepy. Reasumując, mały Opel to dobry kandydat na lekkie auto dostawcze. Niezła zwrotność przyda się w mieście, choć jest też jedno ale. Mały van Opla prowadzi się całkiem nieźle, także silnik 1.4 daje radę. Małym problemem jest skrzynia biegów, dokładnie trzecie przełożenie, które potrafi przyhaczyć.